To już pewne. Największy powrót w historii pytania na śniadanie w sobotę. Wciąż jest jedna niewiadoma. O dziwo, po zmianie władzy w TVP ogromnych czystek kadrowych nie przeszedł tylko serwis informacyjny. Kompletne odświeżenie nastało też w pytaniu na śniadanie. Producenci postanowili postawić na znane twarze. Poza jedną. Nowi prowadzący pytania na śniadanie. Choć pierwotnie mówiło się, że nowe szefostwo będzie chciało zostawić dwa najpopularniejsze pary, by nie wywracać świata widzów do góry nogami, ostatecznie tak się nie stało. Ostatnio z show pożegnali się także Kasia Cichopek, Maciej Kurzajewski, Izak Szan i Tomasz Kamel. W ich miejsce już przyszły dwa nowe pary. Jedna złożona jest z Claudii Carlos i znanego widzom pytania na śniadanie Roberta Elgendyego. Druga z kolei to Robert Stockinger i Joanna Górska. Wielki powrót do pytania na śniadanie. Producenci odświeżyli format nowymi twarzami, co nie spodobało się widzom. Ci tęsknią do znanych i lubianych. Szefostwo śniadaniówki ma jednak odpowiedź na ich zadowolenie. W tym celu zatrudniono nieco starszą i niewykluczone, że jedną z najbardziej lubianych prezenterek w historii polskiej telewizji, Katarzynę Dowbor. W rozmowie z Pressnova szefowa pytania na śniadanie już potwierdziła pogłoski dotyczące zatrudnienia doświadczonej gwiazdy telewizji. Mało tego, na jej debiut nie trzeba będzie długo czekać. Nastąpi już jutro, czyli w sobotę 27 stycznia. Kto poprowadzi program z Katarzyną Dowbor? Tysiące, o ile nie miliony telewidzów z niecierpliwością włączą więc sobotnie wydanie pytania na śniadanie, by zobaczyć wielki powrót Katarzyny Dowbor do stacji. A kogo dostrzegą u jej boku? No właśnie tego wciąż nie wiemy, dlatego tym bardziej warto przekonać się na własne oczy. Szefostwo stacji nie chciało bowiem ujawniać wszystkich swoich asów z rękawa. Nie mamy więc pojęcia, czy będzie to równie doświadczony dziennikarz, czy może właśnie dla kontrastu wybrany został młodszy prezenter. A może to będzie jej syn? Macie jakieś typy?